Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woronka Larzyna, witam was serdecznie. Dzisiaj w wydaniu wyścigowym, znaczy nie, że jestem ubrany wyścigowo, ale dzisiaj relacja i podsumowanie pierwszego startu w tym roku, czyli piękny wschód, 517 km. Zapraszam do oglądania. Na początek chciałbym się teraz zmedalować, uhonorować, wręczyć sobie medal, który był bardzo ciężki, inaczej może, jest bardzo ciężki dla mnie, z tego względu, w jaki sposób go udało mi się uzyskać. Uwaga. Ostatni punkt. Jestem zmarnowany masakrycznie. Stało 70 parę kilometrów. Trzeba to skończyć. Ale pierwsze wam pokażę. Bo jest po prostu przepiękny. Dobra, uwaga, Woron. Gratulacje tobie, ci i w ogóle. Kochani, udało mi się dojechać do mety pięknego wschodu, czyli tej dłuższej wersji 517 km, 516. Nie było łatwo, a zostanę w kapturze, bo pogoda nam niestety dzisiaj nie sprzyja, ale chciałbym nagrać to z pleneru, więc jedziemy. Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woronka Larzyna, witam was serdecznie ze startu w Parczewie na pierwszym w tym sezonie wyścigu, maratonie, na pierwszym starcie w jakichś tam zawodach. Startuję w grupie numer 8 w kategorii solo, solo było w tamtym roku, w kategorii open. Czyli będę mógł jechać z innymi w kupie siła, zawsze to łatwiej, no i w nocy zapewne będzie bezpieczniej, jeśli w ogóle kogoś dogonię albo się z kimś utrzymam. Forma ok. No co wam jeszcze mogę więcej powiedzieć, będę chciał trochę lepiej pokazać, więcej niż ostatnio, żeby was nie zawieść, jak i samego siebie. Także co, ekipa jest w tym roku naprawdę mocna, chłopaki duży jadą Around Race America, Cross America, jakoś tak, rapa amerykańskiego, czyli najtrudniejszy wyścig ultra kolarski na świecie, 4800 km. Także ekipa jest mocna, a ja po prostu będę walczył o miejsce w drugiej setce. Jest chyba 111 zawodników, także będę starał się w ogóle dojechać do mety, także trzymamy kciuki za Worona, no w sumie już za późno, bo już oglądacie po fakcie, nie? Także trzymajcie się, pozdrawiam. Udało się tego dokonać, mimo tego, że jak wiecie, jelitkowo niestety wygrało tym razem. Na początku było fajnie, cała procedura dzień wcześniej, procedura poranna, też wszystko było ok. I niestety na 139 km w Janowie Podlaskim bodajże jelitkowo po prostu dało sobie znać i straciłem tam bardzo dużo czasu. 139 km. Janów Podlaski. Drugi pit stop. Bidony napełnione, forma jest, trochę boli brzuch, nie wiem dlaczego, czy za dużo picia, nie mam pojęcia. Bardzo fajny mural. I jaki zrobiłem błąd, wsadziłem za dużo rzeczy z tyłu i nie mogę jechać na stojąco, przerzuciłem sobie sakiewkę
najcięższą z powerbankiem i z kompresorem naprzód i zobaczymy, może będzie można wreszcie stawać. Nic, chwilę odpoczynku, poczekamy, aż brzuch trochę przestanie boleć i ciśniemy dalej. Straciłem bardzo dużo czasu i niestety no musiałem czekać. Garść tabletków w cudzysłowiu i po prostu czekamy na reakcję, żeby ten brzuch trochę przestał boleć. Trochę bardzo przestał boleć. I ruszyłem w nieznane do kolejnego punktu kontrolnego. I ten punkt kontrolny był bodajże we Włodawie, a tutaj chciałbym bardzo podziękować paniom, które przyjęły wszystkich uczestników. Mam nadzieję, że wszystkich, bo mnie przyjęły bardzo dobrze. Za ten klimat, jaki tam stworzyły na punkcie kontrolnym, przy którym mogliśmy sobie odpocząć. Coś tam zjeść i w ogóle, także dziękuję i macie też ode mnie taki bonusik, bo panie zgodziły się na nagrywanie i zgodziły się na to, żebyśmy my uczestnicy w mojej postaci podziękowali paniom za to, chociaż żeby nie było, wszyscy, którzy zorganizowali to dla nas, też trzeba im podziękować za to, bo w tym roku naprawdę była poprawa. Dojechaliśmy do Włodawy i chciałbym panią, które nas bardzo miło i serdecznie przywitały, podziękować w imieniu wszystkich uczestników tego wyścigu. Także dziękujemy. Życzymy powodzenia i gratulujemy. Dziękuję bardzo, lecimy dalej. I zapraszamy do Włodawy. O, jeszcze macie przy okazji zaproszenie do Włodawy. Jak dobrze pamiętam, miasto trzech kultur. Tak, tak, dokładnie. Także jest co zwiedzać, zapraszam. Powodzenia. Dzięki. Co bardzo mnie cieszy. No i tak na tym punkcie kontrolnym było takie, powiedzmy, szybkie, awaryjne uciekanie do następnego punktu, żeby zdążyć przed nocą, bo już było prawie, no już była późna godzina, zachód słońca. No i Cyców chyba 311 km, czwarty pit stop i powtórka z rozrywki, czyli garść tabletków, czekanko i znowu czekanko i dopiero wtedy mogłem jechać i pełznąć jakoś do tej mety, gdzie udało mi się dojechać. Na końcu na mecie miłe zaskoczenie, bo takie przywitanie uczestnika, który przejechał 500 km i brawka, okrzyki, fanfary, piąteczka, no i przyjęcie tego w moim przypadku bardzo ciężkiego medalu było na tyle szokujące, że nawet zapomniałem sprawdzić, na którym miejscu byłem. A jak już jesteśmy przy miejscu, to chciałbym wam powiedzieć, że uczestniczyło bodajże 91 osób, zapisanych było 111, czyli trochę nam odpadło. Na 91 osób chyba 10 było dyskwalifikowanych, czyli pewnie gdzieś tam, no nie wiem, na trasie za nie mogli, czy jakieś tam inne przypadki losowe, no coś tam się wydarzyło. Woron kolarzy na nie był ostatni, a tego naprawdę się bałem, żeby nie być ostatnim, żeby gdzieś tam z tyłu głowy nie stracić chęci na kolejne starty w przyszłości. I byłem na 81 osób sklasyfikowanych na miejscu 71. Wynik niezmiernie bardzo mnie cieszy. Chociaż gdyby nie jelitkowo, myślę, że każdy z uczestników miał taką gdzieś z tyłu głowy barierę nieprzekroczenia 24 godzin. Mi się to udało 26, chyba 36. Czas przejazdu netto to jakieś 21,5 godziny. Tu zaraz wszystko zobaczycie.
Także jeśli chodzi o sam przejazd, to nie jestem jakiś rozczarowany. Rozczarowany jestem, że znowu Jelitkowo wygrało, ale to nie znaczy, że wygra wojnę, bo to była taka mała bitewka, a następnym razem będzie dużo lepiej. Stawia się druga grupa startowa. Teraz tak, może opowiedzmy sobie trochę więcej o wyścigu, o maratonie, o tym wydarzeniu sportowym. Trasa, kochani, ja byłem w szoku, no mieszkam tu od urodzenia, w tych okolicach. Ale tak, asfalty mega. Dajmy na to 5% asfaltów były klasy, nie mogę powiedzieć, że złej, tylko po prostu były gorszej klasy, tak? Reszta była po prostu mega dobra, jechało się mega przyjemnie, bardzo fajnie. Sama przyjemność z jazdy szoso po szosie. No i kochani, niedługo stąd startujemy. Więc dodatkowo to, że te asfalty były bardzo dobre. Teraz będę uszczypliwy, jeżdżąc trochę po całej Polsce, no nie mamy się czego wstydzić tutaj na wschodzie. Nie wspomnę o widokach, no teraz mamy słabą pogodę. Rzepak widać, sezon na rzepakowe focie już na pewno się zaczął. Tam mamy widok na Roztoczański Park Narodowy. Trasa po prostu rewelka. Ja bym mógł ją, że tak powiem, może nie codziennie, ale raz tak na dwa tygodnie, raz na tydzień przejechać z samej przyjemności widoków i tego, jak pięknie zieleń nasza wschodnia Polska nas przywitała. Także jechało się mega. Trasa nie wymagająca, jeśli chodzi o wzniesienia, bo tam wyszło chyba 1800-1300 przewyższeń. Nie wiem, nie powiem wam, zobaczycie sobie na wyniku ze Strawy. Co tu więcej mówić? No, w międzyczasie na pewno już widzicie jakieś urywki, które udało mi się nagrać. Tym razem starałem się was nie zawieść. Kupiłem wreszcie nowe bateryjki do GoPro i GoPro nie zawiodło jako ostatnim razem. Bardzo fajny, kurczę, życzliwy wyścig. Taki naprawdę zdrowa rywalizacja, gdzie myślę, że każdy z uczestników 500, nie wiem jak było na 250, tu się nie wypowiadam. Myślę, że każdy z uczestników był bardzo zadowolony i z uśmiechem na twarzy dojechał do mety.
trzymając medal na piersi i być zadowolonym z tego wyniku. Opowiem teraz może trochę o... Kurczę, wiecie, ciekawe jest to, że w tym roku za bardzo nie mam się czego przyczepić. Czy ja mam się czego przyczepić w tym roku? W tym roku chyba nie mam się czego przyczepić. Czy ja mam się czego przyczepić? Chyba nie za bardzo. Jak sobie przypomnę, to na pewno się doczepię, bo nie byłbym sobą, gdybym się nie przyczepił. No, panowie, co dawali GPS, więcej uśmiechu, jak oglądacie to. Nie. No kurczę, no nie bardzo mam się czego przyczepić. Niedobrze. No i dobra, znalazłem coś, co mi się nie podobało. A mianowicie tutaj bardziej skierowałbym to do organizatorów następnych jakichś tam ultra czy innych wyścigów. Ten interfejs, który był tym razem, był taki mało przyjazny dla obserwujących, bo nawet ja jako uczestnik w trakcie chciałem sobie gdzieś tam podpatrzeć, gdzie jestem i nie widziałem, które miejsce mam. Nie wiedziałem, ile kilometrów mam zrobione. Po prostu no, taki mało przyjazny dla obserwującego, a na pewno ma to duży wpływ na to, jeśli są sponsorzy i chcieliby też ugrać coś z tego, że są sponsorami jakiegoś tam wyścigu i chcieliby być rozpoznawalni, więc tutaj bardziej taki mały apel, żeby trochę też w kierunku uczestników, no też również w kierunku widowni, która nas obserwuje i śledzi, żeby bardziej było przyjazne. W tamtym roku było to dużo ciekawsze, mimo, że tak powiem, trudności, jakie były w tym, żeby śledzić. Ale klikając, powiedzmy, moją osobę, widzimy, które miejsce mam, ile kilometrów już zrobiłem, ile zostało mi do mety, także od strony widza jest bardziej interesujące niż to, co było teraz. Jeśli chodzi o jedzenie, to niestety jako jelitkowiec ja wam na ten temat nic nie powiem. Oprócz tego, że z tych rzeczy, które dostaliśmy w trakcie, to wziąłem tylko batonka z Oshi, którego wciągnąłem, banana, którego zjadłem w połowie, i chyba tam był ten napój izotoniczny z Oshi, to tam wciągnąłem. No po prostu nie będę się wypowiadał o jedzeniu, jakie było, bo nie posiłkowałem. Jeśli byliście uczestnikami, napiszcie w komentarzu, jak było z jedzonkiem, żeby za rok było jeszcze lepiej. No i co już ja mogę powiedzieć? No powiem teraz o sobie, no sprzęcik, kurczę, fokusik na pierwszym swoim... Jaki fokusik? Co by to mówić? Fujikson dał radę i to naprawdę. Koła Evenlighta, no niestety, ale muszę rozczarować i powiedzieć, że są sztosem. No czempionki wymiatają. Sprzęt nie zawiódł. Noga podawała jak najbardziej. O, jakie było to. Noga podawała, bardzo mnie to cieszyło, bo nie miałem kryzysu, jeśli chodzi o nogi. Także trening nowy działa. Brzuch zawiódł, ale to tam nic nowego, żadna nowość. Jest mój uciekinier. Jest uciekinier. Dobra, powiem wam trochę o tym, co zjadłem po drodze, bo może to interesować kogoś, kto będzie chciał uczestniczyć w ultra, może kto już uczestniczy. Tylko że trzeba wziąć mega poprawkę, że Woron Kolarzyna to jest taki w cudzysłowie terminator, jeśli chodzi o jedzenie w takich trasach, bo co ja zjadłem? Dzień wcześniej nie jadłem kolacji, żeby brzuch był spoko. Śniadania nie jadłem, żeby brzuch był spoko.
zjadłem moje magiczne drożdżóweczki. Wziąłem ze sobą 12, aż 12 drożdżówek. Wiecie, drożdżówka, no może być taka, może być taka, moje są malutkie. 18 drożdżówek wziąłem, czyli 3 paczuchy. I niestety, zjadłem tylko 6 z tego, co naliczyłem, czyli jedną paczkę. Zjadłem tego osiego. Co jeszcze jest? Banana niecałego. Wypiłem ten izotonik osiego, pomarańczowy, smaczny. I teraz mój taki konik, czyli sok malinowy. Sprawdzony przeze mnie już, no, ładnych parę lat, bo ze mną chyba nawet zakopanym był ten sok. I tego soku wypiłem jakieś, no, myślę, że dobre 350 ml. A w 100 ml tego soku jest jakieś 300 kalorii, więc nie było aż tak źle. I uwaga, teraz coś, co uratowało mi zadek. Jakiś czas temu, jadąc akurat na wyścig, zachciało mi się słodkiego. Chociaż mi nie można, ale wiecie jak to jest, no. Co zakazane jest lepsze. I sobie zakupiłem żelki, ale nie Haribo, bo po Haribo jest wesoło, jest czyszczenie magazynów. Kupiłem sobie nim dwa śmiej żelki z sokiem. Nic mi nie było, więc postanowiłem dwie paczuchy zapakować do duże, chyba tam jest 160 gram. Zapakować dwie duże paczuchy do torby podsiodłowej i uratowały mi chyba tyłek, bo nie czułem się głodny przez całą trasę, bym zapomniał. W Lubartowie bodajże na 5. pit stopie. Chyba piątym. Tak, bo szósty był później tam, już nie pamiętam nawet. Piątym pit stopie na stacji benzynowej były bułki z szyneczką. Zaryzykowałem bardzo dużo i zjadłem ją. I myślę, że to był też taki w moim przypadku punkt, który zaważył to, że udało mi się dojechać do mety nie o głodzie, bez bomby. Dobre, nie? Woron kolarzyna, który nie je, mówi, że jechał bez bomby, no. No ale co? Tak to jest, taki organizm. Także tak wygląda moje jedzonko. Niestety, no, nie mogę wam polecić jedzenia takiego, jak ja spożywam. Mam ustawiony alert co 50 minut. I staram się go trzymać. Jeśli brzuch mi pozwoli, to wtedy jem. Jeśli czuję, że jest coś nie tak, to po prostu nie jem. No, jeśli jesteś zdrowym posiadaczem, szczęśliwym posiadaczem zdrowego brzucha, to co 50 minut wrzucenie jakieś 60, maksymalnie 60 gram węgli nie zaszkodzi. Nawet pomoże, bo tyle trzeba mniej więcej. I taki przejazd jest jak najbardziej do zrobienia. Na koniec chciałbym bardzo podziękować. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy dla mnie bardzo dużo.
bo nie spodziewałem się takiej reakcji na mnie. Fajnie, nie? Skromnie. Na mnie, czyli na Worona Szoso po Szosie. Że tyle osób w tym roku mnie poznało, w tym roku tyle osób do mnie podeszło, na trasie podjeżdżaliście. Pozdrawiam tego pana, który krzyknął, ej, Szoso po Szosie jest na pierwszym punkcie kontrolnym. Bardzo mi miło z tego powodu. Cieszę się, że po prostu mój krok w tył, którym było zamknięcie kanału starego i założenie nowego, dał tyle, że algorytm mnie trochę polubił i możecie mnie oglądać, śledzić. A też to pokazuje to, że jeśli tyle osób mnie poznało i podeszliście do mnie, to znaczy, że moje treści wam się podobają. No to łapeczka w górę, nie, i sub leci, także wiecie, no nie ma co tutaj dużo mówić. Chciałbym pozdrowić na pewno moją grupę, w której startowałem, czyli ósemeczkę. Przepraszam, że nie pamiętam wszystkich imion, sorry. Ale Kazik, za to, co w wieku 65 lat zrobiłeś, to dla mnie mega szacun. Chciałbym być w takiej formie jak ty w twoim wieku. Dzięki, że jechaliśmy razem tyle. Dojechał Kazik 1,5 godziny przede mną. I bardzo motywujące jest to, że starsze osoby, sorry, starsze osoby tak dają radę i cisną na tych rowerach i mają z tego przyjemność, bo Kazik widać, że ma z tego przyjemność. Marcinowi też dziękuję bardzo za to, że od razu gdzieś tam mnie wyhaczył i zaczęliśmy gadać. Fajnie, fajnie spędziliśmy pierwszy odcinek, bo później uciekłeś. Ty, cholero, uciekłeś nam. Ale gratuluję ci tego, że dokonałeś tego, co chciałeś, czyli dojechałeś mniej niż 24 godziny. A to między innymi, uwaga, lecimy dalej. Dzięki Marcie, Marta. Pozdrawiam Martę. Między innymi dzięki Marcie. Marcinie, dojechałeś. Trochę cię tam pewnie zatyrała, zajechała w swojej grupie. Ale ja cię ostrzegałem. Chciałeś, masz, dzięki, pozdrawiam. I komu bym chciał jeszcze podziękować? Podziękować chciałbym też Danielowi za ostatnie chyba 2 odcinki, bo jechaliśmy trochę w nocy. Da. 293 km. Coraz bliżej. Coraz bliżej. Średnia 25,4. I uwaga, kurowa. I wreszcie nie wieje. Dobra, mamy drugi pit stop. Znaczy drugi. Pierwszy. Międzyrzec Podlaski. 76 km. Bardzo fajna średnia jak na Worona, aż 30 na godzinę. Trochę grupa nam się rozdarła, ale tutaj z Kazimierzem jakoś pocisnęliśmy tutaj do końca. Także jedziemy. Trochę kłótni, jest wesoło. Zostało, no jeszcze dużo, 420 km, także ciśniemy dalej. Znaczy jechaliśmy, no mijaliśmy się. Dzięki za kilka fajnych wymian zdań. No kurczę, no w ogóle dzięki za tą końcówkę, za podjechanie i ryzykowne, bo Daniel jechał solo, nie jechałem open. Ryzykowne jechanie ze mną. Więc za to ci dziękuję. No i za wynik. Każdemu, w ogóle każdemu uczestnikowi, który ogląda, chciałbym podziękować, bo naprawdę było fajnie. Myślę, że większość z nas, którzy jechali, to tak myślą. No oczywiście o Marku nie mogę zapomnieć, który za chyba niecały miesiąc, może miesiąc, wystartuje w Ramie, czyli najcięższym ultramaratonie na świecie, który przebiega przez Amerykę od jednego oceanu do drugiego oceanu. No i jeszcze chciałbym podziękować Szymonowi i Joli za to, że
przed wyścigiem, że tak powiem, zreanimowali moje mięśnie i doprowadzili do stanu, w którym mogłem spokojnie, w miarę porozklejany, jeśli chodzi o powięzi mięśniowe i było mi dużo łatwiej. Nie byłem pospinany, także dzięki za to. Też jest w tym wasza zasługa, że dojechałem do mety. No i cóż ja więcej mogę powiedzieć? Kochani, jeśli chcecie spełniać marzenia, spełniajcie, bo nie ma czasu na zastanawianie się. Ja mimo swoich przeciwności cisnę i niedługo mam nadzieję, że no akurat tego marzenia raczej nie spełnię, ale spełnię to, że będę mógł być w gronie tych, którzy będą walczyć. No i kochani, mamy to, 500 zaliczone. Także medal bardzo ciężki. Myślałem 517 km nad tym, żeby komuś go zadedykować. Wiecie co? Będę samolubny, bo zadedykuję go Woronowi Kolarzynie za jego pracę, wkład w to, jakim jest sportowcem, jeśli mogę tak nazwać. Także dedykacja jest skromnie, bo dla mnie, moje. Także jest bardzo ważnym medalem. Kurczę, nie wiem, czy nawet ważniejszym od medalu z tamtego roku, gdzie był to mój pierwszy występ na Pięknym Wschodzie, na małym, na krótkim odcinku, gdzie dedykowałem go jelitkowcom, ale ten myślę, że jest chyba dla mnie ważniejszy, bo teoretycznie z doświadczenia 250 km to nie jest jakiś super taki dystans, a 500 to już jest, myślę, przekroczona granica i zostałem prawilnym ultrasem, który przejechał dzień, noc i dzień i 500 km, czyli wszystko się zgadza. Ja chciałbym... No, samochód. Chciałbym wam podziękować za to, że dotrwaliście do końca. Trzymaliście kciuki. Jesteście tutaj. Mam nadzieję, że będziecie. No i co? Do zobaczenia gdzieś tam na trasie. Jak coś zapomniałem, to sorry. Ale, że tak powiem, trochę też emocje mną dalej targają tym, co zrobiłem. Dziękuję. Trzymajcie się. Hej. Co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.